Długo zastanawiałam się, czy nagrywać ten film, dlatego że ja już tak dużo mówiłam w swoim życiu o hejcie, że boję się, że w pewnym momencie przekroczę granice waszej wytrzymałości, ale ten film Dawida Myśliwca o tym, jak źle wpływają na niego komentarze pojawiające się pod jego materiałami, tak mnie poruszył, że postanowiłam zabrać głos. Zapraszam. Pierwszy raz z hejtem ogromnych rozmiarów spotkałam się po opublikowaniu pierwszego odcinka, mówiąc inaczej. Ten hejt był tak duży, że zdecydowałam się na niego odpowiedzieć, odpowiedzieć na te nieprzyjemne komentarze pełne szpilek i nawet przełożyłam na kolejny tydzień zaplanowany wcześniej materiał. W tym filmie odniosłam się do hejtów zaczepek z uśmiechem na twarzy, ale prawda jest taka, że wtedy bałam się wyjść z domu, bo to mnie absolutnie przerosło. Byłam przekonana, że na początku moich filmów nikt nie będzie oglądał, a tu nagle fala komentarzy. No i oczywiście dowiedziałam się o sobie tylu rzeczy, że wystarczyłoby mi na kolejne lata, no a następne odcinki, mówiąc inaczej, trzeba było publikować. Potem tych wpisów nie czytałam. Zawsze, zaraz po opublikowaniu nowego materiału na kanał wchodził mój partner, który robił czystki, usuwał ten cały syf i w pewnym momencie dawał mi zielone światło, ok, już możesz zaglądać. Ale po spotkaniu z Remigiuszem Maciaszkiem, który powiedział mi, że absolutnie nie mogę tak robić, nie mogę odcinać się od komentarzy, dlatego że to jest nieodłączna część tej pracy i gdy w przyszłości coś mnie podkusi i tam zajrzę, to ta fala hejtu mnie zmiecie. Więc po tym spotkaniu postanowiłam, że jednak będę te wszystkie komentarze czytać i tak zaczęłam robić. Zaczęłam z hejterami dyskutować. Żartowałam z nimi, rozbawiałam ich, starałam się rozbić tę twardą skorupę i dokopać się do ich człowieczeństwa. I to trwało latami. I czasami udawało się, ale to mnie kosztowało tyle energii, czasu, siły, że w pewnym momencie powiedziałam już dość. Chyba też pandemia mnie do tego skłoniła, bo wtedy w internecie czuć było większe napięcie i to się przekładało na twórców, więc wydłużyłam listę słów zakazanych, co trafiło do spamu, tam zostało. Przestałam się też zastanawiać, czy ten komentarz to żart, ironia, czy hejt. Gdy coś budziło moje wątpliwości, od razu leciał shadowban. Rozdawałam te shadowbany na prawo i na lewo, bo już zwyczajnie nie miałam siły. Nie miałam siły postępować inaczej. Ogólnie czytam wszystkie komentarze, ale po opublikowaniu odcinka o języku inkluzywnym stwierdziłam, że tych komentarzy czytać nie mogę, bo domyślałam się, co tam się będzie działo. Poinformowałam odbiorców na Instagramie, że przepraszam, ale muszę się w tej sytuacji ochronić. I chyba ostatecznie potoczyło się to w ten sposób, że pewna grupka ludzi była bardzo aktywna w komentarzach, zgłaszała hejterskie, nienawistne komentarze, więc YouTube je usuwał, czyli jakoś tak sam porządek się tam zaprowadził. Może nie sam, bez mojego udziału, ale z udziałem innych ludzi. Ale tam i tak jest zło w komentarzach pod tym filmem, więc w dalszym ciągu ja tam po prostu nie zaglądam. Do dziś nie przeczytałam tych wszystkich komentarzy. Kolejnym trudnym dla mnie filmem był materiał o tym, jak mądrze mówić o otyłości. Wiedziałam, że będzie źle, ale skala nienawiści wywaliła hejtometr. Tym razem komentarze czytałam. I na zewnątrz nie było widać, że coś się ze mną dzieje, że coś jest nie tak, ale ja czułam, że w środku cała drżę, cała chodzę. Tak jakby serce miało mi zaraz wyskoczyć z piersi. No, nie umiem tego opisać. Taka byłam rozedrgana w środku. Pisały do mnie osoby z otyłością, informowały mnie o tym, że widzą te komentarze, widzą, co tam się dzieje i je to boli, dotyka je to. Ja odpowiadałam: nie czytajcie tego, umówmy się, że ja ten syf biorę na siebie, a wy zajmiecie się swoim zdrowiem, sobą. Myślałam też, żeby te komentarze wyłączyć, żeby pousuwać te najgorsze, ale doszłam do wniosku, że one powinny zostać, bo właśnie one doskonale pokazują, jak duży problem jako społeczeństwo mamy z otyłością, jak bardzo nie rozumiemy, czym ta otyłość jest, że to jest choroba. Pomyślałam też, że może te komentarze przydadzą się jakimś badaczom, którzy zechcą przyjrzeć się temu zagadnieniu i zalecić jakieś rozwiązania. Więc te komentarze są i cały czas jeszcze coś tam wpada. Bardzo dużo kosztowało mnie też to, że komuś, kto napisał: jestem gruby, bo wpierdalam, a nie dlatego, że jestem chory, idiotko, odpisywałam: może w takim razie warto udać się do lekarza i ustalić przyczynę nadmiernego apetytu.
powodzenia. Bo to trochę taka sytuacja, w której ktoś na ciebie pluje albo na ciebie wymiotuje, a ty mówisz: ojej, widzę, że źle się pan czuje, może mogłabym w czymś pomóc. No i potem nie potrafiłam nagrać kolejnych odcinków, mówiąc inaczej. Rozstawiałam sprzęt, ubierałam się, malowałam, ale gdy już chciałam wcisnąć rek, serce zaczynało mi walić jak szalone, nie mogłam oddychać. No, myślałam, że mam zawał serca. Był to też czas, w którym Wy sygnalizowaliście mi, że na moim kanale pojawia się regularnie grupka osób, która szuka dramy, podważa moje kompetencje, pisze bardzo nieprzyjemne komentarze. Ja w to nie wchodziłam, nie angażowałam się, bo wiedziałam, że mój stan psychiczny już na to mi nie pozwala i to było ponad moje siły. Ostatecznie poszłam do psychiatry. Wyjechałam na długi urlop, zaczęłam brać leki, które bardzo mi pomogły. Wiedziałam, że nie chcę odchodzić z internetu, nie chcę opuszczać sieci, ale wiedziałam też, czułam też, że coś się musi zmienić, że ja tak dłużej nie mogę funkcjonować. Bardzo pomogło mi zrozumienie tego, że hejty nie są o mnie, że hejterskie komentarze mówią wszystko o hejtującym, a nie hejtowanym, że ja nie mogę uwierzyć w to, co piszą hejterzy. Bo w momencie, w którym zaczynam w to wierzyć, zaczyna się największe piekło. Tylko bardzo Was proszę, nie mylcie tego z niedopuszczaniem krytyki. Czasami ta granica między hejtem a krytyką jest cienka, ale wydaje mi się, że jestem w stanie to rozpoznać. No bo przecież konstruktywna krytyka ma spowodować, że moje filmy będą lepsze, że wszyscy będą szczęśliwsi, bardziej usatysfakcjonowani. A hejt to zawstydzanie, to dołowanie, to demotywowanie, to sprawianie, że poczucie własnej wartości gdzieś ulatuje. Wydaje mi się, że jestem w stanie to rozróżnić. Przestałam też czytać komentarze przed snem. Zdarzało się tak, że po opublikowaniu odcinka jeszcze na koniec dnia weszłam, żeby sprawdzić, czy wszystko jest w porządku, czy rzeczywiście nagrałam dobry materiał, czy nikt nie ma żadnych wątpliwości. No i często jednak ktoś tam coś dorzucił w bardzo nieprzyjemny sposób. Więc ostatecznie na przykład noc była bezsenna, czasem przepłakana, bo tak bardzo przeżywałam to, co tam się dzieje. Drodzy twórcy, apeluję, nie róbcie tego. Ostatnio też o tym mówił Remigiusz Maciaszek, żeby nie czytać komentarzy przed snem. Już kilka lat temu moja terapeutka zasugerowała mi, że że warto nagrać taki materiał, w którym pokażę, jak wygląda moja praca, ile ona mnie kosztuje, jak bardzo negatywnie wpływają na mnie hejty. Ale doszłam do wniosku, że okej, część osób mnie wesprze i pocieszy i doda otuchy, ale najwięcej będzie komentarzy w stylu: laska, nie histeryzuj, nie dramatyzuj, jesteś słaba psychicznie, jak ci nie odpowiada ta robota, to sobie ją zmień, zresztą idź do poważnej pracy, prawdziwej. Pod filmem Dawida ktoś napisał, że on nie wie, co to stres, gdyby poszedł do korpo i pracował z wielkimi budżetami, to by się dowiedział, co to jest prawdziwy stres. Ja na to odpisałam, że pracowałam w korporacji i byłam odpowiedzialna za duże budżety i zapewniam, że publikowanie treści pod swoim imieniem i nazwiskiem, które docierają do setek tysięcy odbiorców, generuje porównywalny stres. Jeżeli ktoś jest odpowiedzialnym społecznie twórcą, to jest to dla niego ogromny stres. Do tego dochodzi strach, bo my doskonale wiemy, że gdzieś po drugiej stronie są ludzie, którzy tylko czekają, aż powinie ci się noga. Aż powiesz coś w nieprecyzyjny sposób, do czego się będzie można doczepić, rozkręcić dramę, podważyć kompetencje, podważyć wiedzę, podważyć w ogóle sens twojego istnienia w sieci. I to jest okropne. Moje słowa tyle razy były przekręcane, manipulowano nimi, wkładano mi w usta słowa, których nie wypowiedziałam. I człowiek w takiej sytuacji często czuje się bezradny, bo stara się wytłumaczyć coś, ale ta druga strona jest tak natrętna, tak napiera i tak wszystko odbija, że ręce cyckie opadają. Miałam nadzieję, że z czasem będzie lepiej, że coś się zmieni na lepsze. Ale wydaje mi się, że jest coraz gorzej. I nie mówię tutaj o swoim kanale, o swoich profilach, bo dzisiaj obserwują, oglądają mnie osoby, które mnie lubią i które czerpią radość z oglądania mnie. Ale od czasu do czasu zdarza się, że mam taki najazd na kanał ludzi z zewnątrz, którzy starają się udowodnić mi, że odwaliło mi, że jestem kretynką, że szkodzę. Ogólnie mam wrażenie, że dzisiaj komentarze w internecie są jeszcze gorsze. Tego hejtu jest jeszcze więcej, ludzie są okrutni, absolutnie okrutni i staje się to zwyczajnie niebezpieczne.
i naprawdę boję się, dokąd nas to zaprowadzi. Dawid wspomniał o tym, że on czuje się pozostawiony sam sobie i ja to doskonale rozumiem, dlatego że no ja też czułam się taka, nie wiem, słaba psychicznie, taka nadwrażliwa, nawet kiedy wspominałam innym twórcom o tym, że jakieś komentarze mnie dotykają, to oni dziwili się, mówili, naprawdę ty to jeszcze przeżywasz? No co ty, w ogóle tego nie czytaj, nie przejmuj się tym. Więc wydawało mi się, że właśnie w tym przeżywaniu tego, co się dzieje w komentarzach pod moimi filmami, jestem sama jak palec. Dziś już wiem, że to nie do końca tak, że nawet jeżeli tych hejtów nie czytamy, się niby nimi nie przejmujemy, to one się gdzieś w nas odkładają i pracują. Dowiedziałam się też, że to, o co miałam do siebie ogromne pretensje, jest atawizmem, czyli jeżeli mamy 100 pozytywnych komentarzy, a jeden negatywny, to się skupimy na tym negatywnym, bo jest to właśnie taki odruch z dawnych czasów, kiedy wychwytywaliśmy jakieś niebezpieczne momenty, żeby się ochronić, żeby przeżyć. Więc to nie do końca skaza mojego mózgu, tylko zwykły atawizm. I to mi też bardzo pomogło, już się za to tak bardzo nie biczuję. Miałam też taki pomysł, żeby stworzyć grupę wsparcia dla youtuberek, dla twórczyń i nawet zaczęłam z niektórymi dziewczynami o tym rozmawiać i one były chętne, ale chyba zabrakło mi jakiejś motywacji i determinacji, żeby to doprowadzić do końca. Może właśnie dzięki filmowi Dawida wrócę do tego tematu. Co możemy z tym całym hejtem zrobić? Nie wiem, nie wiem. Jako twórcy na pewno musimy informować o tym wszystkim YouTube, ludzi z YouTube'a, którzy są super, którzy są otwarci, pomocni, mądrzy. Więc musimy mówić o tym, jak ten hejt na nas wpływa, jak nas demotywuje, jak niszczy nam psychikę. Dziś czuję, wiem, że nie powinniśmy hejtu normalizować. Nie powinniśmy mówić, hej, działasz w internecie, wystawiasz się na krytykę. Każdy może mieć opinię, taki live. Nie. Dziś każdy z nas powinien zdać sobie sprawę z tego, że hejt to jest poważny społeczny problem, z którym trzeba walczyć. Na koniec dodam, że jak tylko spotkam Dawida, to go uściskam i bardzo dziękuję mu za to, że taki film nagrał. Wydaje mi się, że gdyby taki sam materiał opublikowały dziewczyny, nawet 3 twórczynie, to nie miałoby takiej siły rażenia. Bo właśnie odbiór byłby taki głównie: aj dziewczyny, przestańcie histeryzować, idźcie, poszłyby się do szpitala popracować, jako lekarki, jako pielęgniarki, to byście wiedziały, co to jest stres, co to jest trudna praca. Przestańcie, bo w ogóle wstyd. Takie byłyby reakcje, ale zrobił to mężczyzna, który powiedział, hej, czuję się nękany, czuję się samotny, czuję się bezradny. I to już miało większą siłę rażenia. Czy mam o to pretensje? Nie mam o to pretensji. Ja już na pewno nie mam o to pretensji do Dawida. Ale no nie da się ukryć, że tutaj równości pomiędzy płciami nie ma. I dobra, kończę, bo o tym można by nagrać kolejny cały film. Dziękuję za uwagę. Buziaki.